Myślę, że dzisiaj doświadczamy Bożego Działania. Ja sam osobiście doświadczam Bożego Działania. To, co powiedział na początku Janusz. Jesteśmy zagonieni, jesteśmy zapracowani. Nasz umysł jest zajęty wieloma różnymi sprawami i często nie zdajemy sobie sprawy, jak Pan Bóg przez jakie sytuacje, przez jakie trudności nas przeprowadza, z jakimi moglibyśmy mieć niebezpieczeństwami do czynienia, a tylko i wyłącznie ze względu na Jego łaskę tych niebezpieczeństw unikamy. I wiecie, ja też jak jechałem tutaj do zboru, miałem takie, takie nagle przyszło, przyszło do mnie takie, takie myśli, a co jakbyś miał teraz wypadek? Patrzę tak do tyłu, patrzę w lusterko, siedzą moje dwie córki, co jakby był wypadek? Co jakbyś musiał je wyciągać z samochodu? Wiecie, szatan tak posyła takie myśli, żeby, żeby tą naszą wiarę, nasze zaufanie nadwątplić do niego, żeby zasiać strach, bo Biblia mówi tak, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale dalej jest słowo: ze wszystkich ratuje go Pan. Że ze wszystkich go podnosi, ze wszystkich go wyciąga. Dochodzą mnie, przynajmniej, a, a to, że mnie dochodzą, to również i Was, bo, bo proszę o modlitwy. Informacje o tym, że ludzie wierzący, ludzie, którzy boją się Boga, którzy, dla których Bóg jest ważny, chorują, mają kłopoty, przeżywają różne trudności, i, ale dzisiaj, wiecie, śpiewaliśmy. Wspaniałe rzeczy, że Bóg jest wierny, że on nie zostawia nas, nie zostawia ciebie z Twoimi problemami, nie zostawi ciebie, co, jeżeli nawet cały świat by się walił wokół ciebie, on cię nie zostawi. Będzie z Tobą, jeżeli trzeba będzie przejść przez ciemną dolinę, on będzie z Tobą. Nie jest powiedziane, że życie chrześcijanina będzie polegało tylko na błogosławieństwie i na dobrobycie, na tych dobrych rzeczach. Nie, on jest z nami. On jest z nami w każdej sytuacji, mogliśmy o tym śpiewać. On jest naszym źródłem. Wspaniałe rzeczy dzisiaj e, śpiewaliśmy i myślę, że prawdą jest to, co powiedział, e, co powiedział Janusz, że, że już zostaliśmy ubogosławieni, e, a nawet tym kwiatkiem, to trzeba się cofnąć do początku, bo ktoś ten trawnik kosi. Wcześniej takich kwiatków nie było. Nie wiem, kto tam coś sypnął, skąd sypnął, ale wyrosło coś ładnego, żółtego. Nie wiem, czy już tam siostry ustaliły, co to są za kwiatki, ale wiem, że sprawdzały. I ja też chciałbym się, wiecie, cofnąć do początku. Otwórzcie proszę pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Będziemy czytać od pierwszego do czwartego wersetu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 1 do 4. Apostoł Jan pisze takie słowo. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział 1 do 4. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co, oszami, co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. Abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Autorem tych słów jest Jan. Kochani, co wiemy o apostole Janie? Biblia dosyć dużo informacji o nim udziela. Jest autorem Żebym teraz nie powiedział e, głupoty, pięciu ksiąg. Trzy, jednej Ewangelii, trzech listów i objawienia świętego Jana, apokalipsy. E, już o Janie słyszymy w Ewangelii, którą zresztą on sam napisał i w innych Ewangeliach. Jan był rybakiem, jego ojcem był Zebedeusz, bratem był Jakub. Dowiadujemy się, że Jan był na początku uczniem Jana Chrzciciela, także był zainteresowany tymi dobrymi rzeczami, tymi dobrymi naukami, a następnie, kiedy spotkał Pana Jezusa, zdecydował się pójść za nim i służyć i uczyć się przy Jezusie. Biblia, Ewangelie mówią nam również o takiej sytuacji w ich życiu, kiedy wysyłają swoją mamę, taki akcent, dzisiaj też będzie Dzień Matki obchodzony, taki akcent na Dzień Matki, wysyłają swoją mamę do, do Pana Jezusa z taką osobliwą prośbą, mianowicie wiemy o co prosili. Gdzieś sobie tam wyobrażali jak myślę, pozostali uczniowie że pan Bóg stworzy królestwo na wzór królestwa Dawida i usta, będzie królem a ich ustanowi jakimiś urzędnikami i oni mówią mamo idź proszę wstaw się tam za nami powiedz my mamy takie tutaj taką prośbę żebyśmy byli jakby pierwszymi urzędnikami Myślę że o to im chodziło właśnie odpowiedź pana Jezusa dobrze dobrze znamy uczniowie jeszcze wtedy nie rozumieli tak naprawdę po co przyszedł Pan Jezus? Jakie królestwo ustanowi, jaka jest jego prawdziwa misja? Powoli Pan Bóg, Pan Jezus przed nimi otwierał te tajemnice. Wiemy również, że Jan potrafił być człowiekiem niecierpliwym i gwałtownym do spółki ze swoim bratem. Czytamy, że kiedy w pewnej wiosce samarytańskiej nie przyjęli pana Jezusa. To oni tak z taką miłością chrześcijańską chcieli zakończyć całą sprawę, wydać osąd i spuścić z nieba ogień w imieniu Pana Jezusa, Pana Jezusa. I wtedy Pan Jezus im powiedział: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Pan Jezus wręcz ich zgromił, ale z tego powodu też prawdopodobnie apostoł Marek w swojej ewangelii nazywa ich synami gromu. Z tego względu, że byli tacy gwałtowni i niecierpli, niecierpliwi. Kochani, to Jan. Razem z Piotrem jest wysłany przez Pana Jezusa do miejsca, w którym, w którym Pan Jezus spożył ostatnią wieczerzę, Paschę. To Jan i Piotr mieli przygotować wszystko. Kiedy Jan był razem z Panem Jezusem, Pan Jezus ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej, kiedy spoglądali, spoglądali na Jerozolimę, i kiedy Pan Jezus mówi, że to wszystko zostanie zburzone, to wtedy Jan był wśród tych czterech, bo był tam również Piotr, Jakub i Andrzej, którzy zapytali: "Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?". Jan w swojej Ewangelii ma odwagę napisać o sobie, że był umiłowanym uczniem Pana Jezusa, że siedział obok niego podczas wieczerzy po prawej stronie i nawet w tej takiej miłości, w tej braterskości opierał swoją głowę na jego piersi. Czytamy o Janie w Ewangelii, że był znany arcykapłanowi, i dlatego dostał, dostał się do miejsca, w którym na dziedziniec, tam gdzie odbywał się osąd pana Jezusa, nie bał się, poszedł, również wpuścił razem ze sobą Piotra. I myślę, dlatego właśnie Piotr znalazł się tam razem z nim, ponieważ, jak Biblia mówi, Jan był znany arcykapłanowi. Jan ma odwagę wyznać, że, jest, że był umiłowanym uczniem Chrystusa. I tylko Jan pozostał do końca wierny pana, Panu Jezusowi, bo tylko On ze wszystkich uczniów, stał pod krzyżem, kiedy Pan Jezus umierał. I to również do Jana. Pan Jezus powiedział o swojej matce, to jest odtąd twoja matka, a do Marii zwrócił się to jest odtąd twój syn. Niejako. Prosząc Jana, żeby, żeby zaopiekował się jego, jego matką. Po zmartwychwstaniu to Jan, to właśnie Jan, był tym pierwszym, który dobiegł do grobu. To on był, wyprzedził Piotra, który razem z nim biegł. Nie wszedł jednak pierwszy, wpuścił tam Piotra, i Boże Słowo mówi, że kiedy później wszedł, uwierzył. Uwierzył w to, o czym mówił Chrystus. To mówią Ewangelie, natomiast dzieje apostolskie o Janie wspominają, że już w, pierwszym, w pierwszych rozdziałach, w trzecim rozdziale, Jan towarzyszył Piotrowi. Obaj razem idą na modlitwę do świątyni i spotykają tam paralityka, człowieka, który był sparaliżowany i który leżał przy świątyni i żebrał pieniądze. I co robią? Uzdrawiają go w imieniu Jezusa Chrystusa. Następnie to Jan razem z Piotrem jest wtrącony do więzienia, jest uwięziony, jest biczowany przez, na rozkaz faryzeuszy, arcykapłana. Czytamy później w ósmym rozdziale Dziejów Apostolsk w Apostolskich, że Jan razem z Piotrem został delegowany przez apostołów do modlitwy o chrześcijan w, w Samarii, aby ci otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Nawet święty apostoł. Paweł w liście do Galacjan wspomina o Janie jako o jednym z filarów ówczesnego kościoła. Nazywa go wręcz filarem kościoła. Wiemy również z trzech listów, które napisał Jan, że nie jest to napisane wprost, ale bibliści się tak domyślają, że Jan jako osoba starsza opiekował się niektórymi społecznościami chrześcijańskimi, niektórymi zborami w Azji mniejszej. I w końcu docieramy do objawienia i dowiadujemy się z objawienia, że Jan został zesłany na wyspę Patmos, na miejsce odosobnienia za to, że wierzył w Chrystusa, za to, że go wyznawał i był mu wierny pomimo zakazów dawanych przez władzę. I tam pan Jezus objawił mu losy Kościoła w czasach ostatecznych oraz no, to, co będzie się działo w czasach ostatecznych. Kochani, to co czytamy o Janie, to co może Biblia nam przekazuje. O jego historii, to mi pokazuje jedno, że Jan im był starszy, tym bardziej kochał pana Jezusa. I bardziej wytrwale mu służył i był skłonny do większych poświęceń. Im dłużej Jan był z Chrystusem, tym mniej popełniał błędy. Kiedy chodził z Jezusem, na początku, kiedy uczył się, zdarzało mu się popełniać błędy. O tych błędach przed chwileczką powiedzieliśmy. Ale kiedy poznawał Chrystusa osobiście. Czerpał z tej znajomości wskazówki i nauki i wykorzystywał je w swoim życiu. Jan uczył się, jak żyć, jak postępować, i kiedy pana Jezusa już zabrakło na tej ziemi, Jan nie zapomniał, jak powinno wyglądać jego życie, i był również zbudowaniem, był również wsparciem dla innych wierzących, dla innych chrześcijan. Jan pozostał wierny do końca. Kochani, jeszcze raz, jeszcze raz przeczytam to, co pisze Jan. Co było od początku? To pisze ten człowiek, o którym teraz powiedzieliśmy, którego historię sobie tak szybko, w skrócie przytoczyliśmy. Jan pisze tak. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy Wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i Wam zwiastujemy, abyście i Wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Kochani, te słowa zawarte są w pierwszym liście. Do kogo, do kogo w ten sposób zwraca się apostoł Jan? Swoje listy kieruje do chrześcijan, bibliści tak mówią. Co prawda, w żadnym miejscu listu pierwszego, aż do trzeciego nie pojawia się żadne imię innej osoby, nie pojawiają się żadne pozdrowienia, natomiast z tego, co tam pisze, możemy wnioskować, i bibliści wnioskują, że ten list, te słowa, które, czy te wszystkie listy były adresowane do, do chrześcijan. Dzisiaj, kiedy ja czytam te słowa, jestem przekonany, że mogą również dotykać, mogą również dotyczyć, dotykać się i zmieniać serca ludzi niewierzących, ponieważ już sam wstęp, te pierwsze słowa zawierają o sobie dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, a w zasadzie kwintesencję tego, czym jest Ewangelia. Dlaczego, dlaczego te listy? Dlaczego. Jan zdecydował się, żeby napisać listy do, do chrześcijan, do, do okolicznych zborów, którymi się opiekował. Co wydarzyło się od tego momentu, w którym em, Pan Jezus opuścił swoich uczniów, kiedy zmartwychwstał, kiedy pozostawił ich? Co się wydarzyło w tym czasie? Kochani, dobra nowina o Panu Jezusie rozprzestrzeniała się w sposób niesamowity. Jak wiemy, w Dzień Pięćdziesiątnicy... Wielu, wielu zgromadzonych ludzi mogło słyszeć dobrą nowinę. Wielu ludzi mogło pozytywnie odpowiedzieć na, na tą dobrą nowinę. Kiedy nadeszły prześladowania wrogów Kościoła, wrogów Pana Jezusa, takich otwartych, chrześcijanie rozproszyli się po okolicach, po, po tych krainach, które były wokół Jerozolimy, daleko, nieraz daleko odchodząc, emigrując i tam dzielili się Ewangelią. Ewangelia się rozprzestrzeniała, powstawały zbory, wielu ludzi poznawało osobiście Pana Jezusa Chrystusa, i co wtedy się wydarzyło? Zaczęły się pojawiać złe nauki, zaczęły pojawiać się nauki, które wprowadzały zamieszanie, zaczęły pojawiać się herezje, które bezpośrednio wskazywały na to, że Chrystus nie był Bogiem, że Chrystus nie przyszedł w ciele albo że przyszedł w ciele, a później znowu przyjął boską postać, różne herezje zaprzeczające temu, co mówił Pan Jezus, kim był tak naprawdę. Zaczęły pojawiać się dziwne nauki odnośnie tego, że tak naprawdę chrześcijanin nie musi żyć życiem czystym, życiem świętym. Nie jest to istotne. Ważne, żeby jedynie duchowo przeżywał bliskość z Bogiem, żeby był odrodzony z ducha. Natomiast ciało, ciało jest złe, ciało jest brudne, skażone. Chrześcijanin może żyć jak chce. Takie rzeczy się zaczęły pojawiać. I właśnie listy Jana są odpowiedzią na, na te herezje, na te zagrożenia, na ten atak diabła na Kościół. Wiecie, uważam, że to jest Większe zagrożenie od tego, kiedy ktoś atakuje Kościół otwarcie, kiedy zwalcza przemocą i siłą ludzi wierzących, bo wiemy, że na przykładzie prześladowanych chrześcijan, o których wielokrotnie nam mówi Bolesław, że te prześladowania one powodują wręcz odwrotny skutek, że Ewangelia, że tak powiem, rozprzestrzenia się, roz, rozszerza się i więcej ludzi poznaje Pana i Zbawiciela osobiście. Oczywiście ludzie cierpią, ludzie oddają swoje życie za, za wiarę, za Pana Jezusa widzą. Straszne rzeczy, widzą śmierć swoich bliskich, ale nie zapierają się Chrystusa. Natomiast większym zagrożeniem dla duchowości, dla kościoła pana Jezusa Chrystusa jest wróg wewnętrzny. To, kiedy w zgromadzeniu, w kościele powstają ludzi, ludzie, którzy zaczynają głosić zwodnicze, złe nauki, którzy wstrząsają tymi fundamentami, a historia pokazuje zresztą nie może to dziwić, że wielu ludzi zaczyna. Gubić prawdę, odchodzić od prawdy i chwytać się różnych zwodniczych, dziwnych nauk. Bo sam Pan Jezus mówił, dlaczego powiedziałem, że nie może to dziwić? Dlatego, że sam Pan Jezus powiedział swoim uczniom, kiedy zapowiadał to, co stanie się w czasach ostatecznych, powiedział takie słowa, które czytamy m.in. w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od 11 do 13: I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przy to miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I kochani, Jan był świadom tych ataków, i dlatego widząc to zagrożenie, napisał list, w którym po pierwsze chciał wytknąć tym zwodniczym nauczycielom, fałszywym nauczycielom, ich błędy, błędy, w, które głoszą, w, w, jeśli chodzi o aspekty wiary chrześcijańskiej, ale także błędy w zakresie tego, jak chrześcijanin powinien postępować w zakresie czystości i oddania Panu Jezusowi. Taka jest, takie jest tło, taka jest geneza tego, tego listu, którego fragment już przeczytaliśmy. Kochani, kiedyś, kiedy rozmawiałem z pewną osobą niewierzącą, myślę, że ateistą, która Pana Boga traktowała, myślę, tak z ostrożności, bo, bo to osoba inteligentna była, czyli coś na zasadzie: e, Panu Bogu świeczkę, a Diabłu ogarek, tak? Jest coś takiego, takie powiedzenie. Troszkę tu, wiadomo, ja mam swoje życie, żyję swoim życiem, natomiast robię różne rzeczy, e, natomiast czasem tutaj też nie wiem. Pójdę na święto do kościoła, czasem się pomodlę. Rzucę, rzucę oczywiście na ofiarę, wyślę coś tam na, na, na jakąś świątynię, jakąś ofiarę. I to, kiedyś ta osoba rozmawiała ze mną, kiedy ja dzieliłem się tym, kim dla mnie jest Pan Jezus, ona powiedziała, Obserwując mnie od jakiegoś dłuższego czasu powiedziała, bardzo się cieszę, że ty jesteś taki moralny, taki uczciwy, że zachowujesz się etycznie, że masz taki moralny kręgosłup, dlatego że jak najbardziej to jest wspaniałe dla społeczeństwa, to buduje społeczeństwo. I teraz, jeżeli będzie więcej takich ludzi, to społeczeństwo będzie się czuć dobrze, pewnie, a tak sobie myślę, przynajmniej on się będzie czuł dobrze i pewnie z tego względu, że no, będzie wiedział, że na przykład nie dostanie gdzieś tam ciosu w plecy. Uzasadniał to właśnie tym, że lepiej się żyje w takim społeczeństwie, wśród takich ludzi, jest wygodniej, jest bezpieczniej, mniej zagrożeń, pułapek, ludzie są dla siebie mili, można czuć się komfortowo. Kochani, ale Jan już na początku swojego listu wskazuje, że spotkanie z Chrystusem i wiara w to, kim On jest, to nie jest sprawa tylko moralnego, etycznego życia, ale to jest sprawa życia i śmierci. Twojego, mojego życia i naszej śmierci. I w chrześcijaństwie chodzi o coś daleko więcej niż tylko o dobre życie pod kątem właśnie moralnym i etycznym. Chrześcijaństwo niesie za sobą przesłanie o życiu i o śmierci. I Jan był właśnie tą osobą, która w swoich listach posługiwał się pojęciami zero-jedynkowymi. Takimi metodami przeciwstawiał, czy stawiał naprzeciwko siebie Skrajnie odmienne pojęcia, śmierć, życie, światłość, ciemność. Mm. I myślę, kochani, że dzisiaj chrześcijanie są osobami, które powinny ludziom głosić taką metodą zero-jedynkową. Uczciwie, przedstawiać to tak, jak mówi Boże Słowo, jest do wyboru życie, ale jest również śmierć. I teraz jeżeli nie podejmiesz żadnego wyboru, jeżeli nie powiesz, nie interesuje mnie to, nie chcę, nie chcę się tym zajmować, to nie jest dla mnie czas, albo w ogóle nie jestem tym zainteresowany, to ludzie powinni być również świadomi tego, że dokonują wyboru. Dokonują wyboru w postaci śmierci. My, jako chrześcijanie, oczywiście, powinniśmy wydawać dobre owoce powinniśmy być znani z wysokiego poziomu moralnego i etycznego i wiecie, to jest też coś, co przyciąga ludzi. To jest coś, co powoduje, że w naszym osobistym, codziennym życiu, kiedy zachowujemy się w sposób taki, w jaki zachowywałby się Chrystus, a wiemy, jakby się zachował, bo mamy Boże Słowo i tam znajdują się wskazówki do naszego codziennego, wiernego z nim życia, to sprawia, że ludzie patrząc na nas, zastanawiają się, dlaczego, zadają pytania. I to jest dobry motyw do tego, żeby rozpocząć taką rozmowę ewangelizacyjną. Najważniejszym naszym zadaniem, oprócz tego, żeby pokazywać swoim życiem na Chrystusa, to jest to, żeby mówić ludziom, kiedy już mamy okazję, mamy możliwość, że jest wybór między śmiercią a życiem. A życiem jest Chrystus i tylko On, a wszystko, co poza Nim, kończy się wieczną śmiercią. Kochani, dzisiaj ludzie mogą się spotykać z Jezusem co niedzielę w kościołach. Mogą o nim słyszeć, mogą o nim, o nim słuchać wielokrotnie, mogą nawet zgadzać się z tym odnośnie tego, kim jest Chrystus, że był, że żył na ziemi. Mogą szanować nawet Chrystusa, uznawać, że jest dobry i sprawiedliwy, wiecie, ale to nie powoduje, że ci ludzie są zbawieni. To nie powoduje, że unikną śmierci. Dobry przykład Nikodema, o którym słyszeliśmy tydzień temu. Nikodem. Musiał się nawrócić, chociaż był faryzeuszem, należał do, do, do uczonych w piśmie, miał niesamowitą wiedzę. Pan Jezus powiedział do niego: Musisz się na nowo narodzić. Piłat też miał dobre zdanie o panu Jezusie. Kiedy przesłuchiwał go, kiedy przysłuchiwał się oskarżeniom i konfrontował je ze znaniami pana Jezusa, z, z jego postawą, powiedział: To jest człowiek niewinny. Ja nie znajduję żadnej winy w nim. Jednak to nie spowodowało, że. Piłat stał się wyznawcą Chrystusa. To, że właśnie dobrze wypowiadasz się o Chrystusie, że słuchasz o nim, że chodzisz do kościoła, że praktykujesz różne rzeczy związane z Chrystusem, z jego uwielbianiem nie spowoduje, że poznasz i zyskasz życie, o którym pisze Jan. Nie doświadczysz tego życia, będziesz martwił, będziesz martwy. I o tym, pisze, o tym pisze Jan. Także my jako chrześcijanie i myślę, że na takich ewangelizacjach jest bardzo łatwo dojść do tego, że chyba najskuteczniejszą metodą jest metoda zero-jedynkowa. Kochani, bo kiedy mówisz ludziom o Bogu, to oni mówią tak, ja wierzę, tak, jest Bóg. Ale kiedy zadajesz pytanie, a czy jest masz pewność zbawienia, to słyszysz, wszyscy ludzie będą zbawieni. I w takiej sytuacji nie da się nie powiedzieć o tym, że, że to jest nieprawda, i że tak naprawdę ci, którzy nie zaufają szczerze Chrystusowi idą na wieczne zatracenie. W piątej księdze Mojżeszowej czytamy takie słowa w 30 rozdziale, w 15 wersecie, Pan Bóg mówi: patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. I jednocześnie zachęca do tego, żeby wybrać dobro, wybrać zbawienie. I na początku swojego pierwszego listu Jan właśnie na to wskazuje. Jan pisze o Słowie życia o żywocie wiecznym. I Jan wraca do początku swojej znajomości z Chrystusem. Do początku tego, co. Rozpoczęło jego relacje z Chrystusem. Naw Nawiązuje również do początkowego słowa Ewangelii, bo możemy sobie to przypomnieć. Proszę otwórzcie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział od pierwszego do piątego wersetu. Ewangelia Jana 1, 1 do 5. I czytamy tam słowa napisane przez tego samego autora, o takiej treści. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez niego. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Kochani, Jan, tym ludziom. W tych społecznościach, w tych zborach zaatakowanych przez, przez diabła od środka, którzy mierzyli się z różnego rodzaju zwodniczymi naukami, przypomina. Pan Jezus istniał, zanim został stworzony świat, był u Pana Boga, będąc również Bogiem. To przez Niego, przez Chrystusa, przez Słowo, o którym pisze Jan, świat został stworzony i świat został stworzony dla, dla Niego. I werset. I te wersety na to wskazują. Kochani, w słowniku ludzkości nigdy nie było i nie będzie ważniejszego słowa, ważniejszego pojęcia, ważniejszych słów jak słowo życia i żywot wieczny. To jest pojęcie dla całej ludzkości kluczowe. Powiem szczerze z własnego doświadczenia, że to słowo, to pojęcie jest najważniejsze dla każdego człowieka, i my, ludzi niewierzących, ludzi, którzy nie poznali Chrystusa, powinniśmy konfron konfrontować z tym, z tym pojęciem. Od setek lat wielu misjonarzy po całym świecie głosi, Właśnie imię pana Jezusa Chrystusa. Głoszą, że istnieje Słowo życia, którym jest Jezus Chrystus. W Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa w 24 rozdziale, w 14 wersecie. Pan Jezus powiedział: I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej Ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Kochani, w pierwszych wersetach listu Jana nie pisze on, o tym, czego się od kogoś nauczył. Nie pisze o jakiejś filozofii, o naukach, które przejął od innych ludzi, tylko pisze o swoim osobistym doświadczeniu. Pisze o swoim empirycznym poznaniu. Wręcz wskazuje tam, że Chrystusa mógł poznawać swoimi zmysłami. Mógł go usłyszeć, mógł go dotknąć, widział go naocznie. I tym samym w ten sposób też dawał odpór tym, którzy podważali człowieczeństwo Chrystusa. Ale ja chcę zwrócić uwagę naszą na to, że wiara apostoła Jana nie była zawieszona w próżni. Nie jesteśmy tymi, którzy wierzą w jakieś wymyślone twierdzenia, nie jesteśmy tymi, którzy wyznają religię o pustych słowach bez żadnego znaczenia. Wierzę, że tak jak Jan poznał Chrystusa osobiście, empirycznie, swoimi zmysłami, kiedy mógł z nim przebywać. Wierzę, że, że ten sam Chrystus może nam dać się poznać dzisiaj i daje się poznać i chcę, aby jak najwięcej ludzi w ten sposób właśnie Go poznało. Kiedy przybliżył się czas wydania Pana Jezusa na śmierć w ręce starszyzny żydowskiej, kiedy to widmo osądu Pana Jezusa stawało się coraz bliższe, Pan Jezus modlił się o swoich uczniów i wypowiedział takie słowa, czytamy o nich w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. W trzecim wersecie, ale przeczytam od pierwszego. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi syna swego, aby syn uwielbił ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie. Jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Kochani, życie wieczne to nie jest też to, co nas czeka tylko w przyszłości, ale z tego słowa, z modlitwy pana Jezusa dowiadujemy się, że żywot wieczny rozpoczyna się tu i teraz, od momentu spotkania z Chrystusem, od momentu zawierzenia Chrystusowi. Życie rozpoczyna się w momencie, w którym człowiek nawiązuje osobistą relację z Chrystusem. Kochani, na koniec jakie wyciągam wnioski z tej historii, z tego fragmentu, o którym czytałem? Dzisiaj jest jeszcze czas, aby nawiązać osobistą relację i społeczność z Panem Jezusem. Pan Jezus cały czas wzywa ludzi do tego, aby nie tylko słyszeli wieść o nim, nie tylko żeby wypowiadali się w sposób pozytywny o tym, kim on był, jakie efekty przynosi wiara w niego ale żeby zobaczyli go na własne oczy, żeby ludzie uchwycili go realnie w swoje ręce i nie wypuszczali z rąk. Jak to się dzieje? Właśnie przez objawienie, przez objawienie, które daje pan Jezus i przez szczere przyjęcie przez człowieka tego, że pan Jezus był Bożym synem, posłanym przez Boga na świat, aby świat mógł się z Bogiem pojednać. Aby Mógł być przebaczony każdy grzech i żeby człowiek miał życie w wolności. Każdy ma wybór: życie albo śmierć. Przy czym Pan Jezus cały czas jeszcze wzywa każdego człowieka, aby ten wybrał życie. I przypomina również o tym Jan. Odpychając, dając odpór tym herezjom, przypomina również ludziom o tym, co było na początku, o Słowie, które stało się ciałem, które przyszło na świat i które on naocznie widział, z którym miał relacje, z którym chodził. Po drugie, kochani, każdy z nas, ludzi wierzących, ma za sobą jakiś, jakiś okres stażu w chodzeniu za Chrystusem. Inni mają kilka lat, kilkanaście, kilkadziesiąt, tak jak nasz brat. Dziękuję za Twoją usługę, bracie, za, za, za to, co powiedziałeś, za ten przykład, jaki, jaki dajesz i chciałbym mieć... Taką wiarę, jak Ty w wieku, którym jesteś, kiedy będę w takim wieku. I dzisiaj patrzę na biografię Jana Apostoła, na opis Jego życia i relacji z Chrystusem, i chcę zadać sobie pytanie osobiście: w jakim miejscu ja jestem? Czy wciąż popełniam te same błędy? Czy wciąż mam problemy z tymi samymi sprawami, które Jezusowi się nie podobają, a które chcesz zmienić w moim życiu? Czy pozwalam Chrystusowi na to, aby używał mnie w swoim planie, słuchając o tym, że Jan, mimo że wcześniej popełniał błędy, później jest nazwany filarem kościoła, dostępuje takiego zaszczytu objawienia czasów ostatecznych przez Pana Jezusa? Czy wchodzę na wyższy poziom w naśladowaniu Pana Jezusa? Bo wierzę, że wiecie, Zdarzają się nam błędy i potknięcia każ na każdym etapie naszego życia, ale wierzę też, że człowiek Boży, człowiek oddany Chrystusowi powinien iść w górę, iść w górę, poddawać się Panu Jezusowi i być gotowym na to, żeby Jezus używał go więcej i więcej. Chcę pogłębiać moją relację z nim, wiedząc, że Pan pragnie wykorzystywać mnie przy realizacji swoich planów. A kochani, żadna praca na ziemi, żadne zajęcie nie są ważniejsze od tego, żeby pełnić wolę dla Pana, Pana Boga, pełnić służbę dla Niego. I wiecie, kiedy mogę właśnie być na takiej ewangelizacji, chociaż kosztuje to wiele no, takiego strachu, obawy, może zakłopotania. Mimo tego później przychodzi wielka radość. I to ta świadomość najcudowniejsza, że jestem, że robię to, co jest najważniejsze. A Pan Bóg to widzi, Pan Bóg to wynagrodzi. I, i chcę też oglądać efekty działania Jego słowa. Kochani, po trzecie, czyli po pierwsze, każdy ma jeszcze szansę na to, żeby oddać swoje życie Chrystusowi, do czego on wzywa. Po drugie, widząc życie apostoła Jana, zastanawiam się, w jakim miejscu ja jestem, mając już taką praktykę chrześcijańską, nazwijmy to tak w cudzysłowie, za sobą. I po trzecie, kochani, istotne jest, aby mieć do czego wracać. O co mi chodzi? Jan po wielu, wielu latach mówi, pisze do tych zborów, co było na początku. Wraca do początku, do tego swojego spotkania z Chrystusem, do tego czasu, kiedy był z nim, kiedy uczył się go, kiedy trzymał się go namacalnie. Jeśli nie zbudujemy mocnej i trwałej relacji z Chrystusem, który jest fundamentem wiary chrześcijańskiej, chrześcijańskiej na którym wszystko powinno się opierać. To, kiedy przyjdą trudności, kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą tak jak w tamtych zborach różnego rodzaju herezje, różnego rodzaju złe nauki, to mogę się nie ostać, mogę nie, nie wytrwać w próbie. Może się pojawić zwątpienie. Pójdę wtedy za nowymi twierdzeniami, naukami, które tylko z pozoru będą związane z Chrystusem, a tak naprawdę będą zaprzeczeniem Jego, jego mocy, tego, co głosi Ewangelia. Istotne jest, żeby mieć do czego wracać. Dlatego warto spojrzeć do wnętrza głęboko, czy aby na pewno swoje życie szczerze oddałem Chrystusowi, czy rzeczywiście zaufałem mu. Pojednałem się z nim, czy to były tylko emocje, może nie do końca zrozumiałe. Gra idzie o życie. Przyjdzie czas. Jak mówi Boże słowo, że Wielu, miłość wielu oziębnie, czy moja i Twoja miłość oziębnie, na czym buduje, czy mam do czego wracać, czy mam wracać do tego początku, do tego sedna, do Ewangelii o Chrystusie, do tej świadomości, że Jezus Chrystus jako Syn Boga zszedł na ziemię, aby przebaczyć Mi moje grzechy, aby oczyścić mnie od wszelkiej nieprawości i pojednać z Ojcem i powołać do nowego życia? To po trzecie kochani. A po czwarte, jeśli uwierzyłeś Chrystusowi i poznałeś Go osobiście, Wiedz, że nie musisz się wahać w swojej wierze. Jeśli przychodzi czas zawahania, czas trudności, czas zwątpienia, wczoraj, zaraz na początku, w pierwszej rozmowie, dwie dziewczyny, z którymi rozmawiałem, jedna z nich zapytała mnie: Tak słuchały, co mam do powiedzenia, opowiadałem mi swoje świadectwo, a jedna powiedziała: A czy zwątpiłeś kiedyś w Boga? Kiedy przychodzi czas zawahania, kiedy przychodzi czas trudny, Skieruj się do samego Chrystusa, wróć do początku, oprzyj się o tą najpewniejszą osobę, która była od początku, jak pisze Jan Apostoł w swojej Ewangelii w pierwszych wersetach: Był od początku i panuje nad wszystkimi, od zarania dziejów aż do samego końca świata. Oprzyj się na fundamencie. I tak jak już powiedziałem, kochani, Jan miał tą wspaniałą możliwość przebywania osobiście z, Chrystuse, z Chrystusem. I wierzę też, że każdy z nas, pomimo tego, że nie możemy osobiście naszymi zmysłami zobaczyć Chrystusa, nie możemy usłyszeć Jego głosu, chociaż zdarzają się objawienia, sobie też bym tego życzył, ale nie wszystkich to spotyka, raczej spotyka to tylko no, wyjątkową grupę ludzi. To możemy jednak doświadczyć Jego obecności w całym swoim życiu. Ja dzisiaj jestem tutaj na tym miejscu i, i chcę powiedzieć wyraźnie, jasno: doświadczam obecności Chrystusa w swoim życiu i wierzę, wiem na podstawie własnego doświadczenia, że On jest w stanie odpowiedzieć w sposób jasny na nasze modlitwy, na nasze wołania, na nasze problemy. On jest z nami, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Obecność, która ma taką samą moc i której doświadczali apostołowie będący z Panem Jezusem Chrystusem. Polega ona na wierze, jeszcze raz to powiem, w słowo żywota, właśnie w to, że Chrystus jest Synem Bożym, posłanym na świat, aby dać ludziom życie wieczne. I na zakończenie chciałbym zakończyć Bożym słowem Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy rozdział od 1 do 4. I z tym słowem chciałbym nas zostawić, kochani. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On, jako odblask Bożej chwały i odbicie jego istoty, ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł na poprawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. A tą osobą, Bogiem jest Jezus Chrystus. Amen.